Dla reprezentacji narodowej, dla reprezentacji Polski.
Так, ну нех будет добрый вечер. Слыхать. To mówię ja, komentator. Dobry wieczór. Dziękuję uprzejmie. Będę się starał. Dobrze. To dobrze. Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich kibiców na stadionie, którzy dzisiaj są zebrani, o doping dla reprezentacji Polski.
bardzo proszę. To jest naprawdę lepsze reprezentacji światowej. Odkładając naprawdę na kiedy indziej waśni klubowe i wszystkie te niepotrzebne zupełnie dzisiaj piosenki. Nie dajcie się sprowokować. Nasza reprezentacja na pewno będzie grała lepiej, szybciej i składniej, jeśli pomożemy jej dopingiem. Spróbujmy razem. Kto wygra mecz? Kto? Kto?
Będzie w oficjalnym. Thank you.
Marek przygra! Przedniego, przedniego! Przedniego! Dobrze, tak! Zostaw mu, zostaw! Marek, odjedź! Marek, odjedź to! Cały stan odpowiada, cały stan odpowiada.
kiedy ruszy się na północy. Nigdzie dobit jest najbardziej potrzebny. Jeszcze raz proszę o gorący, głośny dobit. Thank you.
Jeszcze raz bardzo proszę i kibiców Widzewa i UKS-u. Ogromny szacunku dla obu reprezentacji. Gra nasza narodowa gimnastka, dopingujmy ją. Dobry wieczór, słucham. Mogą być zwadzania. No, słucham, słuchaj. No tak też będziemy próbowali to zrobić. Pojawiają się już pierwsi zawodnicy zespołu Słowenii.
goście grają dzisiaj w zielono-białych strojach. Reprezentacja Polski na czerwono. Powracając do tych spotkań Słoweńców rozegranych w tym roku, jeszcze już za moment początek drugiej połowy spotkania między Polską a Słowenią. Do przerwy wynik bezbramkowy. Pierwsza połowa tego dzisiejszego spotkania, a właściwie pierwszy kwadrant meczu, zapowiadał spore emocje. Polacy rzucili się na zespół Słowenii. Jeszcze raz bardzo proszę o gorący doping i kulturalny dla naszej reprezentacji. O to prosił trener Stachurski w przerwie spotkania. O to prosili piłkarze. To jest jednak naprawdę bardzo Marek potrzebne. Cicho, ale główka Juskowiaka była niecelna. Chwilę później Jacek Bednarz dla odmiany z lewego skrzydła dośrodkował po ziemi, a Juskowiak nie trafił do bramki. Dobrą okazję miał też Piotr Nowak, który z 14 metrów strzelał na bramkę, ale wtedy dobrze zachował się bramkarz zespołu Słowenii Bosko Boszkowicz. Najlepszą chyba powitajmy brawami naszą reprezentację narodową. Na minutę, może dwie przed zakończeniem pierwszej części gry, napastnik chorzowskiego Ruchu Mariusz Śrubba, który na 14 metrów na boisku pojawił się Damian Geiser. Z lewego skrzydła uderzył mocno, ale piłka niestety trafiła w słupek. Zawodnicy obydwu drużyn są już na boisku i widzę, że w zespole Słowenii jest jedna zmiana. Pojawił się 15 Damian Geiser. To pomocnik drużyny Mura Murska Sobota. Za chwilę przekonamy się, kogo też w tym meczu zastąpił. Ale najpierw rozpoczniemy drugą część gry. Główny arbiter tego spotkania, pan Władimir Chrinak ze Słowacji, dał znać i przed nami jeszcze 45 minut. Miejmy nadzieję, że ciekawsze niż to, co pokazywały obie drużyny, a szczególnie reprezentacja Polski w tej drugiej części pierwszej połowy. Bo tak jak już mówiłem, do pierwszego kwadransa właściwie nie można mieć zastrzeżeń. Tworzyliśmy kilka dobrych sytuacji podbramkowych. Nie udało się ich niestety wykorzystać. No a potem mecz był już zwyczajnie nudny. Dwukrotnie tylko Słoweńcy doszli pod naszą bramkę, ale strzały były niecelne. Byłem na boisko Damianem Geiserem. Bednarz nie przyjął piłki. W środku boiska toczy się gra. Podkoczyła piłka na jakiejś grudce. Tutaj działacze Widzewa od dłuższego czasu robili wszystko, by murawa stadionu nadawała się do rozegrania dzisiejszego meczu. Kiedy południe nad Widzewskim Stadionem zaświeciło słońce, zdania na temat wpływu tego zjawiska atmosferycznego na murawę stadionu były podzielone. Większość działaczy skłaniała się jednak zdaniem, że dobrze by było, żeby wieczorem, czyli w tej chwili, zapanował przymrozek. Pamiętajmy, że murawa jest podmokła, że niżej znajduje się warstwa jeszcze wciąż lodowaciałej ziemi. A jak się na takim złocie to przecież pamiętajmy, wszyscy, którzy się oglądali, chciał go na tę kolejkę zgodą. Wolny za reprezentację Polski, niedokładne zagranie, to jeszcze walczył Dariusz Gęsior. Faulował jednak przy tym i piłka za Słoweńców. Jeszcze raz
zawodników drugoligowego Ruchu Chorzów zostawił w tym meczu trener Władysław Zabudki. Wszystko Dariusz Gęsior, ósemką Dariusz Śrutwa. Pytanie o przyczyny takiej decyzji stwierdził, że Śrutwa zdobył już zagrany 4 razy w reprezentacji. Należy konsekwentnie dawać szansę, tym bardziej, że dobrze pokazało się w meczu ligowym. Teraz właśnie Mariusz Śrutwa faulowany przed polem karnym i żółta kartka dla zawodnika Słowenii. Był to kapitan zespołu gości grających z numerem 4, Robert Englaro. Tak dwukrotnie popychał polskiego piłkarza. Słuszna decyzja sędziego i będzie okazja dla naszej drużyny. Rzut wolny w odległości około 24 metrów od bramki Bosko Boszkowicza, który kilkakrotnie w pierwszej połowie miał niepewne interwencje, jednak w tych najgroźniejszych momentach zachowywał się jak na rasowego bramkarza przystało. 27-letni piłkarz ze sporym już doświadczeniem reprezentacyjnym oznaczona piłkarzami w drużynie narodowej. Tak ustawił piłkę Jackowi Zielińskiemu. Jeszcze uderzenie Gęsiora zablokowane, spore zamieszanie, wybijają jednak piłkę obrońcy Słowenii. Węgry. Kazimierz Węgrzy na lewą stronę, tam jest Jacek Petnarz, dwóch piłkarzy reprezentacji Polski na środku pola karnego, daleka centra. I tam był Tato Budowicz i od razu na lewą stronę rozpoczynają kontrę Słowenii. Jacek Florianciczem, chyba najbardziej znany w Europie piłkarz reprezentacji Słowenii, zawodnik włoskiego Cremoneze. Jeszcze raz załóżmy goście. Floriancicz zostawił piłkę Pinkowskiemu. Udowicz. Jeszcze Udowicz. Nasz Floriancicz, dobrze Kazimierz Węgrzy. Zdecydowana zmiana w stylu gry Słowenii. Trener Werdenik dostrzegł zapewne pod koniec pierwszej połowy, że Polacy nie są aż tak silni jak w pierwszych minutach tego spotkania. Dlatego też goście decydują się na bardziej energiczne ataki. I pierwsza w tym w drugiej połowie tego meczu interwencja Andrzeja Wójcika. Zieliński. Niedokładność podań to największy stan polskiej drużyny. W tym spotkaniu teraz szansa przed Słoweńcami pęci Matias Floriancicz i brawo Andrzej Woźniak. A Floriancicowi przeszkodził jeszcze w ostatniej chwili. Brawo dla Andrzeja Woźniaka. Wspominałem o tym, że to jest najbardziej uznany piłkarz Słowenii. Polska Serie A ma swoją renomę. Powstał aż z ławki rezerwowych Władysław Stachurski. Ma prezencję do polskiej obrony. Trudno mu się dziwić, ale nie pora teraz o tym mówić, bo już akcja przeniosła się pod bramkę Boszkowicza. Tylko na moment. Gajser. W środku Udowicz. Glicha i Floriancicz. Floriancicz. Do Udowicza. Do tyłu Zieliński. Wojskowiak. Przed dzisiejszym meczem wreszcie mu okazało kucha redaktorskiego tempa dla najlepszego piłkarza minionego roku. Może zademonstruje te umiejętności super snajper naszej reprezentacji. 9 goli w 17 występach. Tym razem się nie udało i teraz biegowy pojedynek Marka Jóźwiaka z Johnny Nowakiem, wygrany przez naszego zawodnika, który jeszcze przy okazji był faulowany. I druga zmiana w drużynie Słowenii.
15, Primož Liga, a jego miejsce zajmie 16, Ermin Zimnia. Słowenii boisko opuszcza Primož Liga, w jego miejsce zobaczymy tej linii Ermina Zimnia. Grał 5 razy w reprezentacji narodowej, ale strzelił już 2 bramki. Liga ma na koncie 6 goli. Zawodnik ze świeżymi siłami. Czy przyniesie to efekty trenerowi Werdenikowi? Miejmy nadzieję, że nie. Już. Kilkakrotnie w pierwszej połowie podpisał się znakomitymi dribblingami. Teraz na początku drugiej jakby spięty, a przecież gra na własnym stadionie i również tak jak trener Władysław Staburski odchodzi dzisiaj w urodziny Marek Kisko, tyle że 22. Próbował wypuścić Michalskiego, nie udało się, ale wyprowadzenie kontry zespołowi Słowenii. Niedokładności w grze tak jednego, jak i drugiego zespołu sprawia, że jak do tej pory nie oglądamy zbyt interesującego widowiska. Przypominać chyba nie trzeba, że Polacy budują zespół eliminację mistrzostw Europy. Teraz dobrze Juskowiak, jednak jego strzał zablokowany na linii pola karnego. Jeszcze będzie Petrusz. Budujemy drużynę do eliminacji mistrzostw Europy, czynią to również Słoweńcy, tyle że oni te eliminacje zaczną dużo wcześniej, bo już 24 kwietnia zmierzą się z Grecją na stadionie w Atenach. Grupę mają równie ciężką co Polacy, poza Grekami rywalami zespołu Słowenii są Dania, Chorwacja i Bośnia. Tak więc bratobójczy pojedynek zespołu z byłej Jugosławii. A w naszej grupie, jak wszyscy wiemy, Włochy, Anglia, Gruzja i Mołdawia. Trener Staburski wciąż próbuje różnych ustawień zespołu. Tutaj na mecz w Łodzi był wprawdzie powołany Tomasz Iwan, piłkarz Feyenoordu, ale ponieważ Feyenoord Rotterdam rozgrywa dzisiaj zaległe spotkanie ligowe, a sytuacja w drużynie sprawiła, że Iwan ma w tej chwili miejsce w pierwszej jedenastce. Uzgodniono więc tak z piłkarzem, jak i trenerem Feyenoordu Ari Hanem, że Tomasz Iwan grać będzie dzisiaj mecz ligowy, a nie spotkanie reprezentacyjne ze Słowenią. Jacek Bednarz faulowany w starciu z Matiasem Florianciczem. Po raz kolejny kontratakują. Siliak wyprzedzony przez Jacka Zielińskiego. Oczywiście te mecze eliminacyjne tak Słoweńców, jak i nasze, o których wspominałem, to mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata, nie Mistrzostw Europy. Tam już jest wszystko jasne. Czyste zagranie Polaków, no i może wreszcie zdecydują się na jakąś
bardziej energiczną akcję ofensywną. Dobrze zachował się Mariusz Śrutwa. W środku jest Juskowiak, do niego zagranie Juskowiak, ale wyprzedził go bramkarz Słowenii Bosko Boszkowicz. Po raz kolejny pokazali Polacy, że gdy już przyspieszą, zagrają bardziej dokładnie szybszą piłką, to obrona Słowenii może się pogubić. Ale cóż z tego, skoro od mniej więcej 40 minut takich akcji drużyny polskiej oglądamy bardzo niewiele. Za to Słoweńcy, jakby po tym pierwszym kwadransie, kiedy przewagę miała nasza drużyna, łapali trochę więcej wiatru w żagle. Floriancic. Jeszcze Floriancic i Węgrzyn. I tak sędzia boczny, jak i główny pokazują, że od bramki grę rozpocznie Andrzej Woźniak, choć Słoweńcy domagają się rzutu wolnego za faul Kazimierza Węgrzyna na Matiasie Floriancicu. Nadal nie ma zmian w polskiej drużynie. Przypomnę, że mogą i szkolenia przygotować po 5 w tym spotkaniu, tak więc jest możliwość wypróbowania co najmniej kilku zawodników. No ale na przykład napastników trener Stachurski powołał tylko dwóch i obydwaj znajdują się na boisku. I Śrutwa i Juskowiak. Faulował Piotr Nowak. Był 2 metry od tej akcji. Peter Klikowski nie musiał żadnymi stopami gestami przekonywać arbitra o nieczystym zagraniu Polaka. Dobrze poradził sobie Aleś Czech. Przez pole karne Floriancic. Jeszcze Floriancic, przy nim Nowak. Bednarz. Śrutwa z Gęsiorem. Dariusz Gęsior środkiem po prawej stronie ma Śrutwę, wstrzymał jednak akcję. Tak za mało zdrowny jest ten zawodnik, gdy piłka mu odskoczyła, nie mógł już do niej dojść. Tak większe zniecierpliwienie marzących na łódki w stadionie kibiców. Węgrzyn zgubił piłkę, Udowicz i Nowak. Piotr Nowak. Joni Nowak, numerem 7 w zespole Słowenii, wciąż znajduje się na boisku. Juskowiak, zaatakowany przez 3 obrońców, stracił piłkę. Udowicz. Dobrze Węgrzy. Bednarz za mocno do Nowaka. Czech. Jeszcze raz proszę kibiców. Próbujmy podopinować w tej chwili. Nic go nie ma po prawej stronie boiska, a tam właśnie skierował piłkę Jacek Zieliński. Nie spiesząc się, zmierzamy wyrzucić piłkę z autu Joni Nowak. Piłka, który w tej chwili ma przerwę w grze, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Przerwałem na moment, bo ładnie strzelał Sato Udowicz. Piłka jednak przeleciała nad poprzeczką. Wracając do Johniego Nowaka, został kupiony przez angielski klub Birmingham City. Czeka jednak w tej chwili na zezwolenie na pracę, o które w Anglii chwilami jest niezwykle trudno. Jeżeli je dostanie, będzie grał w tym klubie. Bożnek, którego dublerem dzisiaj jest nie Maciej Szczęsny, jak przewidywał trener Stachurski. Szczęsny już podczas ligowego meczu z Hutnikiem w Krakowie sygnalizował przeziębienie. Tak więc Władysław Stachurski pozwolił się zawodnikowi Legii leczyć, a na ławce rezerwowych w bramkarskim kostiumie siedzi Bogusław Wyparło ze Stali Mielec. Szczęsnego w tym spotkaniu występuje na spalonym Floriancic. Ale jeżeli tak dalej pójdzie, to możemy być świadkami dość przykrej niespodzianki na łódzkim stadionie, bo coraz częściej do głosu i pod nasze pole karne podchodzą Słoweńcy. Coraz mniej zdecydowanie grają nasi obrońcy. Proszę Państwa, Władysława Stachurskiego, udzielającego uwag, rozbierającemu się, przygotowującemu się do wejścia na boisko
Kijewowi Wyciszkiewiczowi. Na razie mają Polacy, Marek Cicko, wysoka wrzutka na pole karne zbyt głęboko. Gdyby Boszkowicz był atakowany przez któregoś z polskich zawodników, podejrzewam, że nie miałby problemu z opanowaniem piłki. Piosenki o własnych animozjach. Spróbujmy razem podejmować reprezentację. Tak głośno, jak przed chwilą śpiewaliście o swoich życiu. Cały czas Siwiak na polu karnym, przewrócili się obaj. Głośny protest z ławki w Słowenii. Domagali się działacze gości rzutu karnego. Sędzia nie zwrócił na to uwagi. I po raz kolejny ucieka piłka Markowi. Ten zawodnik po pierwszym kwadransie dobrej gry w pierwszej połowie meczu. Zupełnie niewidoczny na boisku. Teraz Johnny Nowak przy nim, Cicko na pole karne. Najwyżej wyskoczyli obrońcy, ale kip Geisera. I znów niestety nic z tej akcji nie wyszło. Floriancic ładnie poradził sobie z dwoma polskimi obrońcami. Faulowany przez Marka Jóźwiaka. Będzie rzut wolny dla Słowenii. Powoli, nie spiesząc się, zmierzając do naszego pola karnego zawodnicy w zielonych koszulkach. Rzut wolny już wykonany. Nowak. Zbyt krótkie dośrodkowanie. Jeszcze Geisel. Jeszcze jedna centra na pole karne, tam był Floriancic. Zdołał to prawda główkować. Przy Kazimierzu Węgrzynie nie jest to takie proste. Piłka dobre 2 metry minęła bramkę Andrzeja Woźniaka. I spróbujmy jeszcze raz razem poderwać naszą reprezentację do lepszej gry. Może mamy ta jedyna zwycięska dla nas bramka. Kto wygra mecz? Kto? Kto? To wygra mecz Polska. Tak krzyczą kibice na stadionie Widzewa. Trzeba przyznać, że w pierwszych 45 minutach te okrzyki były znacznie głośniejsze. Wtedy było więcej wiary w końcowy sukces. Teraz widzowie są już nieco zludzeni tym, co obydwa zespoły prezentują na boisku, bo poziom tego spotkania najwyższy zdecydowanie nie jest. Rzut rożny dla reprezentacji Polski. Ustawia piłkę w narożniku. Pięciu piłkarzy polskich na polu karnym. Węgrzyn lekko do góry w kierunku Juskowiaka. Ale napastnik Olimpiakosu nie zdołał przejąć piłki i Słoweni. Zagranie Czecha. Później brak dokładności. Floriancic. I kto szybszy? Michalski ma teraz problem, przy nim był Peter Winkowski. Wszystko to zdawiało się zawodnik piłkę na połowę Słoweńców. I będziemy wrzucać piłkę z autu. Jacek Pernisz. Trzy występy w kadrze narodowej do tej pory. Czwarty mecz. Znów Bernasz, znów piłka na aucie. Pora zatem chyba na dokonanie zmiany. Wchodzi dzisiejszy jubilat Marek Cicko. Jak już wspominałem, pożyteczny w pierwszym kwadransie, może w pierwszych 20 minutach gry, potem zupełnie zniknął. Jego miejsce zajmuje z numerem 17 kolega z drużyny Widzewa, Zbigniew Wyciszkiewicz. Nastąpiła zmiana w reprezentacji. Marek
walczący pomocnik może być do żywienia w szeregi. Kto wygra mecz? Kto? Kto? I nadal 0-0. I co najgorsze, nadal niewiele dzieje się na boisku. Chociaż z utęsknieniem kibice wspominają ten pierwszy kwadrans meczu, te cztery doskonałe sytuacje stworzone przez Polaków. No i ewentualnie 44 minutę, kiedy środka chrupna jak z armaty zrobiła się. Winkowski, wysokie dośrodkowanie, Andrzej Bojnik. Daleko do przodu, Ciszkiewicz, najlepszy. Walczył do końca, przytrzymując za rękę piłkarza ze Słowenii i Władimir Chrinak. Fał dla odmiany w środkowej strefie boiska. Dariusz Gęsior przewrócił Sasa Udowicza. Z Markiem Jóźwiakiem, jakaś przepychanka w okolicy linii początkującej nasze pole karne. 18 metrów do bramki Andrzeja Woźniaka, rzut wolny Słowenii. Jest Floriancic, jest Damian Geiser. Wieczorowicie ustawia Andrzej Woźniak mur. Czterech piłkarzy czerwonych w strojach. Floriancic, dośrodkowanie i Andrzej Woźniak. Może teraz okazja do kontry, Jutkowiak, pędzi środkiem Piotr Nowak. Pora szybkość naszego rozgrywającego, potknięty przez Darko Milanicza. Milanicz to jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy w słoweńskiej drużynie. Rozegrał 18 spotkań w reprezentacji, a na co dzień występuje w Austrii w Szturmie Graz. Dośrodkowanie, sami Państwo widzicie, wprost w ręce Boszkowicza. Karnego. Siła złego na jednego, trzech piłkarzy złożeni. Aut dla drużyny gości. Potrzebne
są chyba kolejne zmiany w drużynie, która występuje na boisku. Mówię oczywiście o reprezentacji Polski, bo wynik 0-0 przeciwnikiem takim, jakim jest Słowenia, chluby naszej drużynie zdecydowanie nie przynosi. Tym bardziej, że już pokazali nasi piłkarze, że zaskoczyć obronę gości można. Przyciśnięcie zawsze zaatakowa nam bardziej zdecydowanie popełnia błędy, że się gubi. I tyle tylko, że podchodzimy pod pole karne i dalej. Johnny Nowak. Florian Cisz wyskoczył bardzo wysoko, ale jeszcze wyżej Marek Juszczak. Gęsiel. Nowak. Jeszcze Piotr Nowak. Grał do Wyciszkiewicza, ten jednak wyprzedzony przez Słoweńca. I znów goście. Geisel. Wpuszczał w uliczkę Świaka. Podobnie jak w przypadku akcji ofensywnych polskiego zespołu, niewiele z tego wynikło. Jacek Bednarz. Ospałe tempo rozpoczynania akcji ofensywnych. I bardzo krótkie krycie Słoweńców, powodujące, że przy najmniejszej niedokładności w przyjęciu goście przejmują piłkę i ruszają w kierunku bramki Andrzeja Woźniaka. Ale chyba będą kolejne zmiany polskiej reprezentacji, bo za bramki, gdzie rozgrzewają się rezerwowi zawodnicy, zmierza w kierunku środka boiska Sylwester Czereszewski. Piłkarz Stomilu Olsztyn zdobył już bramkę. W swoim występie w drużynie narodowej może dzisiaj pokusi się o drugą. Nowak. Sztuczka Juskowiaka. Ośrodka nie doszedł do piłki. Będzie jeszcze Gęsior. Przepchnięty jednak w powietrznym pojedynku przez Johniego Nowaka. Dudowicz faulowany. Zmiana w drużynie Słowenii. Trener Zdenko Werdenik uznał, że wystarczająco długo przebywał już na boisku. Matias Floriancic. Opuszcza on plac gry, a w jego miejsce pojawia się z numerem 14 Vlado Kokol. Młody 23-letni pomocnik z klubu Mura Murska Sobota. Łatwe dośrodkowanie na pole karne. Wybijają piłkę obrońcy. Jeszcze Andrzej Woźniak. Spore zamieszanie i ratuje całą sytuację Marek Juźwiak. Będzie rzut rożny dla Słowenii, no ale do takich sytuacji pod naszą bramką nie wolno dopuszczać. Wspominałem już kilkakrotnie, że coraz odważniej grają Słoweńcy. Widząc, że z naszą reprezentacją można sobie poradzić, grają przede wszystkim konsekwentnie. Podkręcona piłka, piątkuje Andrzej Woźniak, jest Piotr Nowak. Znów okazja do kontrataku. Zbyt mocno chyba wypuścił sobie piłkę Nowak. Szybszy od niego, mając na dodatek krótszą drogę do piłki, ale z Czech. Kapitan naszej reprezentacji zaczepił jeszcze Słoweńca przy tym starciu. Zatem rzutem wolnym rozpoczną kości. To jednak nastąpi. Będzie woli wcześniej wykonać rzut wolny do wejścia na boisko przygotowania. Na naszej połowie atakują już piłkarze Słowenii, licząc na to, że obrońcy reprezentacji Polski popełnią jakiś błąd.
w jego miejscu oglądamy Sylwestra Przereszewskiego. Przereszewski na boisku, a na ławce usiadł Mariusz Śrubba. Nadal 0-0 na łódzkim stadionie, już ponad pół godziny gry w drugiej połowie, za nami około 12 minut do zakończenia tego spotkania i nadal niestety reprezentacja Polski nie pokazuje niczego właściwie godnego uwagi. Bardzo niedokładne zagrania wszystkich piłkarzy, brak szybkości, brak startu do piłki. Tym bardziej w takiej grze mówi się kopki, a ja tam będę, ale niestety w większości przypadków zawodników polskich nie ma w tym miejscu, w które zmierza piłka. A że podobnie jest w przypadku piłkarzy z Słowenii, dlatego oglądamy tak mierne widowisko, jakie właśnie ogląda. Udowicz. Kołowany przez Gęsiora. Nagrania czynione przez Werdenika, przez trenera. Znów wysokie dośrodkowanie, tym razem został na linii Andrzej Woźniak niebezpiecznie. I strzał Emila Siliaka, 1,5 metra nad polską bramką. Ale przede wszystkim polscy obrońcy nie powinni byli do tego strzału dopuścić. Spójrzmy. Raz jeszcze niedobre wybicie. Niewygodnej sytuacji, niewygodnej pozycji uderzał piłkę Erwin Siliak. Czereszewski. I znów kontra Słoweńców. Dobrze zachował się Marek Jóźwiak. Stracił piłkę Toni Nowak, ale rozgląda się Jóźwiak, nie ma komu zagrać. Podnosi ręce Andrzej Juckowiak, przy nim jednak było dwóch obrońców słoweńskich. To podanie znów w otworze, wręcz niecelne. Nowak. Udowicz. Gęsior. I od linii obronnych zaczynają akcję Polacy. Próbują chyba wciągnąć przeciwnika na własną połowę, ale tutaj są tylko Kogol i Siliak. Pozostali piłkarze Słowenii. Nie kwapią się za atakowaniem Polaków. Potworny błąd Jacka Zielińskiego. Kogol. I na nasze szczęście któraś z grudek trawy poruszonych wcześniej na polu karnym stadionu Widzewa uratowała reprezentację Polski przed utratą bramki. Spójrzmy jeszcze raz. O, właśnie podskoczyła piłka szarżującemu w kierunku Andrzeja Woźniaka Vlado Kokolowi.
tylko chyba dzięki temu nadal na łódzkim stadionie reprezentacja Polski remisuje ze Słowenią 0-0, bo bliscy byliśmy utraty bramki. 7 jeszcze mniej więcej minut do końca meczu. Zerwijcie się, podopingujcie jeszcze raz naszą reprezentację. Kicker namawia kibiców do dopingowania reprezentacji. Pierwszym odzewem widzów były gwizdy, a spora część kibiców opuszcza już stadion, niecierpliwiona tym, co demonstrują piłkarze reprezentacji Polski, a Słoweńcy atakują. Od dobrych kilkunastu minut to oni są drużyną dyktującą warunki gry. Polacy nie mogą zrobić praktycznie nic. Kolejne niecelne podanie, tym razem Jacka Bednarza. Klaro do Udowicza. Kokol. Udowicz. Spokojnie do tyłu do Pinkowskiego. Krótkie rozegranie Pinkowskiego z Geiserem. Jeszcze Peter Pinkowski. Wszystko odebrał mu piłkę. Sylwester Czereszewski i znów powtarza się sytuacja, która następuje za każdym razem, kiedy piłkę przejmują Polacy. Rozgląda się zawodnik będący w posiadaniu piłki, rozgląda się bezradnie, jego koledzy nie pokazują mu się, nie wychodzą na pozycję. I wszystko najczęściej kończy się takim niecelnym, optymistycznym podaniem do przodu. Juskowiak, może teraz nieco dokładniej do Bednarza. Szybszy Galić. Nowak. Bardzo dokładnie Wyciszkiewicz. Metr nad bramką Boszkowicza. Zadziwiający jest fakt, że przy tej akcji, co zresztą widać wyraźnie na powtórce w okolicy pola karnego, było tylko czterech polskich zawodników, pozostali zgromadzeni w okolicy linii środkowej boiska. Nie bronimy przecież wyniku, nie gramy defensywnie. Czyżby naszym reprezentantom brakowało sił? Do końca meczu jeszcze 4, może 5 minut. Nie było przerw w grze, więc Władimir Chwinak nie powinien doliczać czasu. Coraz bardziej pusty staje się stadion Widzewa. Gremialnie już w tej chwili ruszyli kibice do wyjść. Szczerze mówiąc, trudno im się dziwić. Nikt nie nastawiał się tutaj na jakieś wielkie widowisko, ale poza tym pierwszym kwadransem meczu praktycznie o reszcie spotkania można by zapomnieć. Juskowiak nie zdołał teraz dogonić piłki. Bramkarz Boszkowicz. Prawdopodobnie tak jedni, jak i drudzy nie uznają tego wyniku, jeżeli taki oczywiście się mecz zakończy za sukces. Jeszcze do niedawna samą myśl o remisie Słowenia. Polscy kibice kłaniają się w czoła, ale teraz miejsce naszej reprezentacji w europejskim szyku jest znacznie inne niż było to jeszcze parę lat temu. No a tak jak mówi trener Stachurski, wciąż nie mamy zespołu, wciąż ten zespół się buduje. Być może jeżeli te mecze zagrane na kiepskim poziomie dadzą naszemu szkoleniowcowi jakiś pogląd na budowę reprezentacji, to tylko dobrze. Oby tak właśnie się stało. Gramy teraz w okolicy pola karnego Słowenii. Węgrzyn nie przyjmował piłki, dopilnował skrupulatnie, by opuściła ona boisko. To jest taktyka bardziej znana z meczów rugby, gdzie przy pomocy piłki wypijanej na aut coraz bliżej pola bramkowego przeciwnika zdobywa się teren. Może teraz dośrodkowanie na 16 metr. Skaczą i nasi zawodnicy, i słuchacze.
Słoweńcy znacznie szybszy od gęsiora. Był Milanić. Jeszcze on, teraz już na naszej połowie boiska. Na szczęście Kazimierz Węgrzyn był sprytniejszy od Damiana Geisenera. Tyle, że to wybicie piłki na aut. Szczerze mówiąc, było zwyczajnie zadziwiające. Minuta mniej więcej pozostała jeszcze do końca tego spotkania. Sądzę, że wszyscy oglądający ten mecz, podobnie jak kibice na Widzewskim Stadionie, marzą już tylko o tym, by to spotkanie się zakończyło. No, niemiło jest oglądać piłkarzy męczących się w tak okrutny sposób, jak czynią to reprezentanci Polski. Jedna z ostatnich akcji, Nowak Ciszkiewicza, znów Nowak pod pole karne. Czereszewski do Bednarza, jeszcze Jacek Bednarz, Czereszewski. Czterech piłkarzy Słowenii zgrupowanych przy zawodniku Stamiru Olsztyn nie dali mu szansy na dokładne zagranie i jeszcze kontra Słowenii. Kokol. Środkowanie zablokowane. Jeszcze Kokol. Dwóch polskich piłkarzy przy nim. Kokol ruszył w kierunku linii końcowej. Skończyło się na aucie. Bardzo proszę kibiców z Poznania, Gdyni i Krakowa, by na zakończenie nie ustawiali po sobie tak fatalnego wrażenia. To naprawdę nie jest potrzebne. Zespołów ligowych mamy wiele, ale reprezentacja jest. Dramatycznie i w tym momencie sędzia słowacki Władimir Klinak kończy mecz towarzyski pomiędzy reprezentacją Polski i Słowenii. Po 90 minutach gry wynik bezbramkowy 0-0. Ze stadionu Widzewa żegna się z Państwem Mikołaj Madej.